Siemanko, z tej strony Rafa w dzisiejszym, może nieco bardziej niekonwencjonalnym odcinku, w którym chciałbym właśnie porozmawiać o tym, jakie jest moje, a być może w dużej mierze wasze nastawienie odnośnie pilotów, odnośnie tego, jak ma to wyglądać, jak w ogóle przymierzacie się do wyboru builda, bo wszędzie zalewają nas tym, który build ma być najlepszy, najsilniejszy i naj. A w praktyce to moim osobistym zdaniem najważniejsze jest to, który wydawać się nam będzie po prostu najprzyjemniejszym. Jako że na ten moment wszystkie buildy poradzą sobie co do zasady z głównymi elementami gry, praktycznie z większością endgame'u w lepszy bądź gorszy sposób, w związku z czym czy aby to zastanawianie się, jak bardzo chcę iść w tą ekstremalną metę, ma w tym momencie sens? Oczywiście są osoby, dla których będzie to miało wyłączny sens i nie będą myśleć o niczym innym niż tylko o tym, żeby wziąć ten najbardziej dojechany, najmocniejszy i ekstremalnie najlepiej ogarnięty set, jaki tylko może zrobić taki build, żeby był po prostu najlepszy, najszybszy i żeby móc się tym chwalić, ale większość osób, która zauważyłem, jak mi się przynajmniej wydaje, ogląda mnie albo w ogóle graczy Diablo w dużej mierze, mówię o tych graczach, którzy zostają na dłużej niż tydzień, bo nie mają tyle czasu, żeby przez ten tydzień ograć to do takiego stopnia, więc po prostu grają, cieszą się tym, spędzają czas ze znajomymi, tak wracają do ożywionego klanu i tak dalej. Najbardziej przykład uwagi do tego, żeby czerpać najzwyczajniej w świecie radość z grania. Mam wrażenie, że wielokrotnie po prostu o tym zapominamy, że gramy tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności. To nie jest gra competitive w żaden sposób, to nie jest żaden Apex Legends czy żadne Counter-Strike czy inne League of Legends, bo to jest gra, w której nie mamy w dużej mierze potrzeby się porównywać. Sorry, ale porównywanie swoich przyrodzeń. Mało rzeczy jest tak ważnych dla poczucia wartości Sarmaty jak długość jego kutasa. Że tak powiem, to tutaj nie ma moim zdaniem takiej znacznej potrzeby, bo każdy chce sam dojść do jakiegoś stopnia i cieszyć się tym, że coś potencjalnie osiągnął. Albo przynajmniej większość z nas chce cieszyć się i lubi ten proces ulepszania swojej postaci w grach typu hack and slash po to, żeby móc dotrzeć i tak przebijać potencjalnie kolejne to i kolejne poziomy. W związku z tym, no dobrze, bo to tak naprawdę miał być film o buildach. Który build wybrać? Czy jest jakiś uniwersalny build dla każdej postaci? Czy może lepiej pójść w stronę buildów jakichś takich, żeby były po prostu silne? Czy takie, które pozwolą nam lepiej na jakieś speed farmę? Bo każdy build jest w czymś lepszy, w czymś gorszy. I wydaje mi się, że tutaj najlepsze zastanowienie będzie na tym, każdy build jest dla kogo innego. W zależności od postaci, czy od sposobu gry. Zresztą zobaczycie, w zależności iloma buildami już graliście, nie każdy build, mimo tego, że choćby był najlepszy względem mety i teoretycznie najsilniejszy, nie spodoba się nam. Co więcej, jest w stanie nas zrazić czasami do tego stopnia, do jakiejś postaci, że po prostu ją rzucamy w cholerę i stwierdzamy, to jest zagówniana postać i potem przez kolejne 3 czy 4 sezony odpuszczamy dany nawet build, daną postać, mówimy, nie no, mi się ją tragicznie gra. Okaże się, że tak naprawdę wystarczało wybrać inny build, który bardziej mi się podoba, a ten element sugestii, tej sugestii, która wskazuje na to, że no wezmę ten, który jest teraz w mecie, a finalnie się na niego zdecydujemy i okazuje się, że ta meta to niekoniecznie jest pod to, czego my byśmy chcieli, a wystarczało wziąć ten troszeczkę słabszy build, który jednak byłby bardziej dopasowany do tego, czego my osobiście oczekujemy. Niezależnie jednak od naszych oczekiwań, Blizzard przychodzi w czwartym sezonie nam z pomocą, wyciąga rękę i każdemu zgodnie z tak motywem czy tam sezonowym daje pewnego, czy to seta można nazwać, czy powiedzmy zestaw z itemów, który pozwoli nam grać konkretnym buildem na każdej z konkretnych postaci. W związku z tym film jest po to, żeby zastanowić się i omówić, czy te buildy, czy te sety,
będą na tyle w porządku, że właśnie nimi będziemy grać, czy jest sens nimi grać, czy one potencjalnie mają podyktować wam między innymi wybór tak startowej postaci, czy to nie ma znaczenia, jak po prostu róbmy to, co docelowo uważamy, a to, że dostajemy po drodze jakieś itemy, czy jakiś set, to okej, okay, może na chwilę, a może wcale go nie będziemy używać. Zatem zastanówmy się nad pierwszą z postaci. Nekromanta, u niego leveling jest bezproblemowy. Ma chyba najszybszy leveling ze wszystkich postaci, a w tym sezonie ekstremalne buffy dostały miniony. Co więcej, jest to też set docelowo, który dostaniemy na late game, więc jeśli zdecydujemy się zarówno od samego początku nadgranie pod szkielety i golema, później dostaniemy wszystkie jeszcze niezbędne tak przedmioty, które mogą nam dodatkowo pomóc w tym. Po prostu i co więcej, nie mamy obiekcji wobec tego w ogóle samej gry minionami, bo wiele osób mówi, że nie, bo on sam nie zabija i to też się zgadza. Nie każdy jest fanem grania minionami, nie każdy lubi, że tak powiem, postawić się w roli kierownika i mieć, no właśnie, swojego czy swoich podwładnych. A tutaj podwładnych mamy sporo, latają jak chcą, musimy czasem im pomóc, powiedzieć co mamy zrobić, niemniej jednak nie ukrywajmy, miniony w sezonie czwartym. To będzie najprawdopodobniej najsilniejszy build ze wszystkich, w związku z tym bardzo dużo osób stwierdziło, że leci w nekromantę z tego względu, żeby przetestować, zobaczyć jak te miniony ostatecznie się sprawują, jak są silne, jak dojechane. Także jeśli zastanawialiście się wcześniej nad potencjalnie właśnie grą na miniony, to tak z pewnością to jest dobry moment, żeby pójść w tę stronę, spróbować zacząć nawet tym buildem, bo myślę, że spokojnie, poza tym, że nie należy on do najszybszych, pod względem farmy poradzicie sobie bezproblemowo ze wszystkim do samego końca gry najprawdopodobniej. Także nekromanta, tylko i wyłącznie miniony, cała reszta buildów będą również w kolejnych sezonach. To jest sezon minionów. Jak wygląda barbarzyńca? Barbarzyńca od zawsze miał, powiedzmy, bardzo średni, a nawet można by powiedzieć słaby leveling tych na tych pierwszych poziomach. Tu wciąż jest, powiedzmy, średnio, ale nie ma tragedii, bo jeśli ktoś lubi tą brutalną siłę barbarzyńcy, to nie będzie miał problemu z tym, że może nie jest tak super, nie ma dużych obrażeń obszarowych. Także tu spokojnie, no raczej możemy sobie zdecydować, patrząc na to, co będzie później. A później dzieje się, no, magia. Magia ze względu m.in. na nowy build pod Dust Devil'e, czyli trąby powietrzne. Ten build był przekozacki, wręcz popieprzony, wręcz na PTR-ze, na serwerze testowym. Tam tak zasadą tego builda było to, że używamy double swingu, czyli podwójnego uderzenia. Ona generuje tak, trąby powietrzne, ich się robi masa. Cały ekran jest zawalony tymi trąbami powietrznymi i ogólnie mimo nerfów, które weszły, mniej trąb powietrznych i tak dalej, myślę, że ten build będzie jednym z najczęściej używanych w sezonie właśnie czwartym. Też jednym z najsilniejszych buildów dla barbarzyńcy, a zarazem jednym z takich najbardziej uniwersalnych. Zarówno sensowny pod ekspienie, sensowny pod gdzieś tam zabijanie bossów i tak dalej, więc tak jest to nowe, tak jest to ciekawe, tak jest to coś, co czego gdzieś tam u tego barbarzyńcy nie było, więc jeśli zastanawiacie się stricte nad barbem, to jak najbardziej to jest też jeden z tych buildów, które po prostu działają inaczej niż wszystko, co potencjalnie działało wcześniej na stricte barbarzyńcy. Ale żeby nie zamykać się wyłącznie na ten build, to jest również ciekawy w tym sezonie build pod basza, czyli pod grzmotnięcie. Nie ma zgody na basz! Pod generator tak naprawdę, a to ze względu na nowy skill tak samego hartowania, który zmienia to grzmotnięcie w kliwa, czyli powiedzmy w takie machnięcie, czyli daje mu dodatkowe obrażenia obszarowe i zwiększa to obrażenie, w związku z czym naprawdę mimo tego, że dalej ten obszar obrażeń nie jest jakiś ogromny w przypadku tego builda pod basz, to jednak bardzo te cyferki mogą być potencjalnie zadowalające i po prostu duże, więc jeśli ktoś, komuś nie zależy na ekstremalnie szybkim ekspieniu, ale na jakimś silnym late game'owym buildzie, na klepanie bossów, to myślę, że tutaj będzie jak najbardziej na plus taki wybór, jak i całego też barbarzyńcy. A co w tym sezonie mówi nam czarodziej? Czarodziej i no właśnie.
Nigdy. Czarodziej, czarodziejka, jak zwał, tak zwał, nie miał problemu, jeśli chodzi o ekspienie pierwszych 50 poziomów. Tam mamy jeden z najlepszych buildów, także tutaj dowolnie co wybierzecie z takich startowych buildów, to po prostu będzie dobrze, fajnie i przyjemnie. Problem niestety jest taki, że set, który dostajemy w przypadku Sorka, to jest Incinerate, czyli spopielenie, który praktycznie raczej nie ma żadnych konkretnych, znanych takich stricte buildów, więc możemy sobie funkcjonować, możemy działać, możemy grać pod to spopielenie, niemniej jednak raczej to nie jest żaden z topowych buildów, ani nic, co potencjalnie ze względu na to, że my musimy podtrzymywać, bo to jest tak, to jest umiejętność podtrzymująca. No wyobraźcie sobie, jak mamy szybko ekspić, kiedy mamy się przeteleportować, potem podtrzymujemy spopielenie i spalenie. No jakby no nie jest to szybkie, nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, czemu taki wybór padł na ten skill, czemu chcieli go w taki, a nie inny sposób ożywić. Ja nie widzę, przynajmniej osobiście, porównania nawet do takich skilli, tak, takich buildów jak choćby pod Ball Lightning, czyli Piorun Kulisty, który wciąż jest jednym z najlepszych buildów i najlepszych potencjałów, jeśli chodzi o Sorka. Mamy też w ramach nowych buildów zamarzniętą kulę, czyli Frozen Orb, który mimo wszystko od czasu PTR-a został osłabiony, dostał nerfa, ale myślę, że to jest jedna z takich ciekawych, znowu nowych opcji, które dalej będą jednych z potencjalnie silniejszych setów, ale ogólnie rzecz biorąc, Sork, Wizard, Czarodziej, jak zwał, tak zwał, ma duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o takie dobre, silne, sensowne buildy. Także czy to będzie Zamieć, czy to będzie tak Ice Shardy, cokolwiek, tych buildów macie dużo, więc w praktyce wystarczałoby tylko wejść, spojrzeć sobie tak, jakie są potencjalnie w miarę silne buildy i którego gameplay najbardziej się wam wydaje podobać. I tyle. Wybieracie, lecicie. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc będzie jak najbardziej w porządku. A co u naszego słodkiego grubaska? Druid. Druid, jak zawsze, znowu, leveling nie jest w żaden sposób poprawiony, jest moim zdaniem najgorszy, bezwzględnie najgorszy ze wszystkich 5 postaci, chociaż jest zbliżony do Barba, po prostu jest ciężki, trudny, dla niektórych zbyt trudny i wręcz zbrażają się do tej postaci, bo wybierając i ten początkowy leveling jest po prostu wręcz czymś, co hamuje i odrzuca ludzi, mówiąc, co to jest za postać, ale druid dopiero rozwija się w pewnym momencie. W pewnym momencie tutaj, co więcej, dostajemy, tak, w ramach tego sezonowej nagrody, to będzie build pod Pulverize'a, spustoszenie, czyli jest to chyba najciekawszy, najsensowniejszy build do XP'ń, bo ma bardzo duży obszar, tak, jaki, jeśli chodzi o obrażeń. Co prawda na single target, na pojedyncze jakieś bossy jest niestety raczej słaby. Nie zmienia to jednak faktu, że na dany moment, kiedy już dobijemy tego 50-60 poziomu, no to interesuje nas, żeby jak najszybciej jednak naszą postać wzmocnić, jak najszybciej expić, więc to jest fajna rzecz, którą dostajemy. Możemy użyć jak najbardziej tego seta. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku druida praktycznie wszystkie buildy mocno są uzależnione od unikatów, zwłaszcza od unikatu, czyli od Tempest Roar, czyli Rekorkanu, to jest tak, hełm, który no zazwyczaj w takim późniejszym właśnie late game jesteśmy w stanie sobie znaleźć, chociaż od tego sezonu, ze względu na to, że możemy handlować unikatami, może się okazać, że bardzo szybko będziemy w stanie dostać albo od znajomego, albo gdzieś tam kupić ten Tempest Roar i myślę, że tutaj dużo prościej, dużo łatwiej będzie już bardzo szybko, nawet być może od razu przesiąść się właśnie na jakiś taki build, gdzie w tym sezonie potencjalnie najsilniejszym buildem może się okazać build pod Tornada. Na ten moment wygląda, że to będzie jedyny z takich buildów, który może porównywać się między innymi, jeśli chodzi o taki late game, z minionami z Necromanty, według tego, jak tam sobie, że tak powiem, oceniają, chociażby na Maxuru, ale nie tylko. No i no teraz pytanie. Ja miałem okazję kiedyś już właśnie grać pod Tornada. Bardzo fajny, przyjemny, sensowny build. Chociaż no też właśnie, tak jak mówię, wymagał pewnego dopieszczenia. Pytanie, jak to teraz ostatecznie będzie wyglądać tak przy nowej itemizacji i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że druid w tym sezonie jak najbardziej będzie silny, będzie jedną z topowych opcji, więc jeśli patrzymy stricte na late game i zapomnimy o tych pierwszych godzinach spędzonych na tej postaci, które po prostu są ciężkie i toporne, to będzie jak najbardziej jedną z najlepszych, najsensowniejszych wyborów, bo po prostu jest tu taka niezła siła. No i na koniec zostaje nam Łotr, nasz rogalik, który, tak,
nigdy nie miał problemu z ekspieniem, bo po prostu jest w stanie bardzo szybko się poruszać, a im szybciej jesteś w stanie poruszać się, że tak powiem, po polu bitwy, tym między innymi pomaga to mocno, tak, w samym ekspieniu, w tym jak to szybko idzie, także pierwsze poziomy, nieważne od tego, jaki ostatecznie wybierzecie sobie build, raczej na łotrze nie będą nigdy i nie są problemem, a jeśli chodzi o set, jaki dostaniemy z nagrody sezonowej, jest to, tak, są to itemy pod barrage, czyli salwę, a w zasadzie no, umiejętność, która działa troszeczkę jak shotgun, tak, umiejętność, która zarówno z bliska, jeśli uderzamy przeciwników, działając jak shotgun, trafia w przeciwnika, powiedzmy tak, nawet wszystkimi nabojami, ale z daleka jest w stanie trafić w kilku przeciwników i tu w zależności od tego, jaki rodzaj nasycenia na nasycenie broni na łotrze wybierzemy, ten build może być bardzo, ale to bardzo tak, takim allrounderem, czyli w praktyce możemy zarówno dobrze klepać bossy, jak i dobrze nim ekspić, więc to jest powiedzmy taki bardzo wyważony build, tak, bardzo wyważony, który dostajemy na ten etap ekspienia. Nie zmienia to jednak faktu, że myślę, że na taki late game warto sobie troszeczkę zmienić, warto się zastanowić nad czym innym. Są potencjalnie nowe buildy, m.in. pod Shadow Stepa, którego ja nawet nie do końca patrzyłem, jak to funkcjonuje, wygląda, wiem, że to jest taka nowy potencjał, ale bardziej mi się podoba potencjał, jaki jest z Rapid Fire'a, tak, czyli z szybkiego ostrzału, bo dotychczas szybki ostrzał był takim typowo single targetowym, typowo takim uderzającym w jednego przeciwnika umiejętnością, ale teraz mamy nowy unikat, nowy pierścień, Scoundrel's Kiss, pocałunek nie wiem kogo, bo nie pamiętam jaka to była polska nazwa, i on z tego szybkiego strzału robi fajne możliwość fajnych zadawania fajnych obrażeń obszarowych, w związku z czym mamy zarówno w takim momencie skill stricte pod zabijanie bossów, jak i również dobry, sensowny skill pod ekspienie, i moim zdaniem to może być taki najbardziej uniwersalny build, jeśli chodzi o Łotra, też najprostszy pod tym względem. Ja jeśli miałbym komuś radzić co w tym sezonie, to jak najbardziej ten build myślę, że byłby do przetestowania, bo po prostu poradzicie sobie tam ze wszystkim i myślę, że jeśli chodzi o tą przyjemność z gry, to właśnie on może dawać taką fajną, sensowne wrażenie. Także bez znaczenia, tak jak mówię, powinien sobie poradzić ze wszystkimi elementami co do zasady gry, a czy kogoś obchodzi, który z tych buildów w tym momencie tak naprawdę dotrze do 120, 30, 150 poziomu pitu, bo według aktualnych informacji, tak, poziom 150 pitu ma być jak rzeźnie Zira level 25, więc powyżej 150 w ogóle ma być, no, potencjalnie to masakrycznie, nie wiem, czy to w ogóle do zrobienia. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy próbować, ale to już nam nie będzie dawać nic realnie więcej, oprócz tego, że wiemy, że sufit jest wysoko albo jeszcze wyżej, a niezależnie od tego, najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu w fajny, przyjemny, sensowny sposób mogli sobie tak zabijać masy, hordy potworów, bossów i spędzać nasz czas, bo no nie ukrywajmy, od samego początku siedzimy, gramy tylko i wyłącznie dlatego, że mamy na to ochotę, a nie, że nam ktoś każe, bo gra, tak jak wspominam, od zawsze to przyjemność, więc tak, jeszcze mógłbym mówić dużo odnośnie tego, jak wysłuchujemy, kto mówi nam, w co mamy grać i dlaczego ta gra jest dobra czy zła, to my wybieramy, w co gramy. Grajmy w to, co chcemy. I oczywiście, jeśli no, pod takim krótkim w miarę, myślę, że podsumowaniu tych klas dalej nie widzicie czegoś, co jest konkretnie dla was, no to możecie sobie wejść choćby na Max Rolla, sprawdzić, które dla danej klasy, jeśli już wybraliście najpierw klasę, ale może jeszcze nie build, dla danej klasy, który będzie teoretycznie tak, czy to najciekawszy, czy może jest najsilniejszy, czy może najszybszy. Ja starałem się wybrać coś, co mi się wydaje w miarę najbardziej uniwersalne pod tym względem też, żeby nie było trudne. No i co? No i mamy tam tier listy, mamy masę różnych, tak, pełnych poradników, jeśli o to chodzi, oczywiście te też zostawiam wam w linkach do dodatkowo, więc no, wybierajcie. Ja stricte całego poradnika wam niestety tutaj nie zrobię, ale mam nadzieję, że posłużycie się tym, co jest już przygotowane, między innymi tak, na Max Rollu.
Tutaj tylko jedyny problem, no te poradniki co do zasady są po angielsku, więc no musielibyście na przykład tak jak ja grać w grę z napisami angielskimi, tak, z polskim dialogiem, ale tu pewnie w najbliższym czasie, może już w tym momencie przyjdzie kondys, który pewnie machnie buildy dosłownie na każdą postać. Pytanie, czy to właśnie będą te buildy, które akurat najbardziej wam się będą podobać, czy gdzieś tam jakiś inny build będzie, dobra, ten mi fajniej podchodzi pod gameplay, ja chcę zagrać tak, bo mi się podoba w taki czy inny sposób. I mówię, nie patrzmy na to, bo każdym, potencjalnie naprawdę każdym buildem zrobimy cały content w grze na ten moment. I te kilka poziomów w tom czy w tom nie powinno mieć jakiegoś większego znaczenia, a znaczenie powinno mieć to, co tak naprawdę nam się najbardziej może, albo najprzyjemniej, tak, może nam się po prostu podobać do samej gry. Także ja wam serdecznie dziękuję, jeśli aż do takiego końca dotarliście, jeśli wam się podobało, serdecznie zapraszam do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę przy tym filmie. No i to tyle, trzymajcie się i do następnego oraz miłego, zajebistego sezonu 4. Cześć!